Cześć, ja jestem Tricus i witam was w niesamowitej grze, którą jest Crossout i właśnie ją tutaj widzimy. Zobaczcie, ta gra polega na tym, że budujemy własną maszynę, którą następnie możemy się nawalać z innymi graczami. Jest to gra kompletnie free to play, czyli jest darmowa i nagrywam ją, ponieważ słuchajcie, właśnie wymaga ona niesamowitej ilości kreatywności. Tak jak w Minecrafcie możemy budować różne rzeczy, tak tutaj możemy budować właśnie takie maszyny. I gra jest multiplatform, czyli jest dostępna na PC, jest dostępna także na PlayStation 4 oraz na Xboxie. Wystarczy tylko, że ją pobierzecie i od razu możecie grać. Ogólnie, jeżeli chcesz ze mną zagrać w Crossouta, no to mam link Jesztricus. Możesz mnie dodać w grze, to wtedy możemy sobie razem stoczyć jakąś walkę naszymi niesamowitymi maszynami. A jeżeli zarejestrujesz się do gry przez link, który jest w opisie, to dostaniesz niesamowite bonusy, czyli naklejkę lub też do wyboru będzie kabina, czyli najważniejsza część naszego samochodu, lub też trzy epickie bronie, którymi będziecie mogli po prostu strzelać. Więc klikaj link i widzimy się w grze. A ja od razu, szczerze mówiąc, zabiorę się za tworzenie mojej własnej furki, ponieważ zobaczcie, są tutaj różnego rodzaju bronie. Mój samochód akurat tutaj może latać sobie i w sumie wam pokażę, jaki zbudowałem samochód do tej pory, a potem zbudujemy sobie razem kolejny. Zobaczcie, moja fura lata i ogólnie nie wiem, czy to jest fura, skoro to jest latający samochód. Takie będą za 10 lat, ludzie, ja to przewiduję. Jak mam teraz? Co jest? Czemu ktoś tutaj jest? Czemu on jest zły? O... Czemu ktoś tutaj przyjechał i... Typie, wypadł! On chce się ze mną przypychać, ta na pewno, ja mam mocniejszą furę, ja mam kolce z przodu, więc mogę cię rozwalić, typku. Dobra, odpalmy mocne działo i już go nie ma, okej. To było dziwne, że ktoś randomowo do mnie przyjechał, ale to jest gra online, więc gramy z innymi graczami, no on nie miał takiej mocnej furki. Zobaczcie, ogólnie przygotowywałem ten samochód dosyć długo, tylko po to, żeby zobaczyć, że kilka rzeczy skopałem, więc teraz na pewno postaram się uniknąć tych właśnie rzeczy i przejdźmy może do garażu. Na samym początku, okej, przejdźmy do building mod. Zobaczcie, jesteśmy teraz w takim oto widoku, gdzie są pokazane wszystkie rzeczy i polega to na tym. Ja rozłożę tę furę na czynniki pierwsze i pokażę wam po kolei, jak to się tutaj buduje. Może ją w takim razie usuńmy i zobaczcie. Teraz wchodzimy w tab i mamy tutaj wszelkiego rodzaju właśnie części. To jest mega realistyczne, znaczy... Mega realistyczne, o ile chodzi o grę, prawda? Ponieważ zaczynamy oczywiście od podwozia. I tak, kładziemy sobie podwozie, teraz je kopiujemy i w zależności od tego, jak dużą chcemy mieć furę, tak dużo musimy po prostu skleić ze sobą takich oto podwozi. Ja nie chcę, żeby mój samochód był za długi, ponieważ wtedy będzie łatwiejszym celem, więc robię go z czterech takich oto prostokątów. I teraz możemy wybrać, jaką chcemy, jak widzicie, kabinę. Wszystkie części w tej grze są segregowane w zależności od tego, jak są rzadkie, więc weźmy sobie może jakąś z fioletowych kabin. Ej, patrzcie, ta ma kolce, ta ma taki spychacz jak pociąg, ej, dobra, w sensie z jednej strony jest to epickie, ale z drugiej strony to jest za wielkie, a ja bym chciał zmieścić z łatwością silniki, więc może zmieńmy to na... O kurde, one wszystkie są takie gigantyczne. Okej, dobra. Zmieńmy to na to i sami... O, co? Mega dziwna kabina, ale dobra, zostawmy ją, ponieważ z drugiej strony jest ona także epicka. Żeby zasilić kabinę, no to musimy przejść w engines, czyli w silniki. I zobaczcie, tutaj jest analogiczna sytuacja. Także mamy silniki w zależności od tego, jaka jest ich rzadkość. Więc tak, weźmy sobie może najpierw taki silnik. Wszystkie części możemy także obracać sobie. Dobra, postawmy. O, wystaje mi. Możemy na szczęście wszystko przestawiać z łatwością. Teraz bierzemy i weźmy sobie drugi taki sam silnik. I teraz patrzcie, tutaj mamy jeszcze mocniejszy generator, go także możemy sobie obrócić i postawmy go na przykład tutaj. Teraz nasza fura jest już zasilona, więc co jest następne? Koła. Ostatnio wziąłem sobie latające koła, ale okazało się, że one nie są aż takie dobre, na jakie się wydają, więc chciałbym teraz sobie kupić... Ej, Bigfoot, okej. Wielka stopa koła, to się zdaje fajne, więc zamontujmy sobie w takim razie koła Bigfoota.
co, dbajmy tylko o to, żeby było symetrycznie i aby po prostu nasz samochód nie skręcał w zły sposób. Okej, on wygląda mega stabilnie, poza tym, że jest straszny i od razu będzie już po strachem przeciwników z tego, co widzę. Wpiłujmy sobie koło, teraz z drugiej strony musimy je także przyczepić. Okej, czy to jest symetrycznie? Tak, idealnie po tej samej stronie. Gitarka. Jeszcze tutaj. I patrzcie, nasz samochód już tak naprawdę może jeździć, żeby wam to udowodnić, to wam to pokażę teraz. Okej. Tylko on nie jest... O nie! On nie jest zbyt skrętny, dlatego że tutaj są koła skręcające i nieskręcające. Widzicie? Wszystko trzeba sprawdzać na bieżąco. I zobaczcie, tutaj są Bigfoot Steering, i czyli właśnie sterujące, więc musimy wywalić stąd i stąd najpierw. I teraz... Wystarczy, że sobie podmienimy te kółka na kółka, którymi możemy sterować. Więc weźmiemy środkowe, takie, którymi nie można sterować. A z kolei weźmiemy przednie i tylnie, takie, którymi można sterować, i środkowe, którymi nie można sterować. Okej, test numer 2. No teraz się steruje tym samochodem po prostu idealnie. Ale wszystko jest na widoku, więc tak naprawdę to, co jest dla mnie teraz najważniejsze z kolei, to aby dodać na niego swojego rodzaju struktury, czyli coś, co będzie zabezpieczało nasze silniki przed tym, aby nie wybuchły, ponieważ jeżeli ktoś trafi w nasz silnik, to on wtedy wybucha i jest game over. Dobra, tutaj pasują takie kontenerowe ściany, one są nawet niezłe. Wszystko trzeba poobracać, żeby ładnie wyglądało. I po drugiej stronie dajemy to samo, epicko. Tutaj musimy dać nad ten silnik duży, dużą kontenerową ścianę, dlatego że jak widzicie, on jest dużo wyższy, więc także trzeba go zabezpieczyć w ten sam sposób. Ej, dobra, to nam wychodzi naprawdę nieźle. Teraz musimy znaleźć część, która idealnie zakryje od góry nasz silnik. I to się nam udało. I teraz musimy znaleźć także część, która zabezpieczy ten silnik od boku oraz od tyłu i od góry. Okej, nie jest to najłatwiejsze zadanie, ponieważ trzeba trochę pogrzebać w częściach, ale to także nam się uda. Okej, widzę, że tutaj jest jakaś tylnia część. Da się ją wstawić, epicko, tylko jak teraz zrobimy dach nad tym silnikiem, ponieważ to jest mega niebezpieczne, co zrobiliśmy. Okej, to chyba pasuje. Tak, pasuje jak ulał, zobaczcie. Więc przejdźmy do broni i tutaj już się nie patyczkuję, tylko biorę sobie najlepszą broń, jaka jest. Skorpion, jest to broń, która ma, zobaczcie, takie statystyki, że po pierwsze ma duży damage, po drugie ma duży zasięg, a po trzecie, a także ma dużą celność, więc jedynym minusem tak naprawdę jest, że strzela dosyć rzadko, w sensie musi się przeładować, więc jako drugą broń weźmiemy sobie coś, co strzela po prostu szybko. Okej, tutaj jest Punisher, fire rate ma dosyć wysoki, ale nie mamy energii. To jest dosyć ciekawe, dlatego że silniki dają nam energię, więc może jeszcze z tyłu dorobimy jeden silnik, jeżeli się da oczywiście. Okej, zobaczcie, tutaj dajemy to drugie działko. Wygląda to naprawdę imponująco. Pytanie brzmi, czy coś jeszcze możemy włożyć. Zdaje mi się, że przydałoby nam się dodatkowe ammo. Tutaj mamy expanded ammo pack, obróćmy je i także będzie zakrywało nasz silnik. Okej, patrzcie, nasz samochód wygląda coraz to lepiej. Ostatnią rzeczą, którą damy, to są różnego rodzaju bumpery, czyli coś, czym możemy wjeżdżać po prostu w innych i ich rozwalać. Dlatego, że wiecie, może nam się skończyć amunicja i wtedy pozostaje nam tylko właśnie wjechanie w przeciwnika, zniszczenie go, a do tego mamy piły mechaniczne, mamy także takie jakby odśnieżarki, którymi możemy wjechać, a wszystko zadaje naprawdę porządny damage. Okej, mi się podoba to, ale to jest małe, ludzie, weźmy sobie coś porządniejszego. Train, okej, mamy zderzak pociągu, dobra, jeżeli tego się nie przestraszą, to nie wiem, co przestraszy przeciwników. No patrzcie, co to jest, co to w ogóle jest. Jeszcze w sumie można by było z boku dodać dodatkowe jakieś ścianki, żebyśmy mieli jeszcze więcej defensa. I teraz ją jeszcze pokolorujmy, może na jakiś fajny kolor camo, na przykład carbon mint, patrzcie. I fura jest pokolorowana, możemy kolorować wszystkie części, możemy kolorować działka. Okej, dobra, wszystko zaczyna wyglądać dużo, dużo lepiej oraz ładniej. Wszystko kolorujemy tak samo, nie będziemy kombinować zbyt mocno. O,
Okej, okay. Ej, koła możemy kolorować? Możemy kolorować sobie fele, ludzie. Normalnie czuję się, jakbym tuningował BMW-kę w tym momencie. Dobra, więc zdaje mi się, że nasz samochód jest już mniej więcej gotowy. Ile on ma mocy? 12 tysięcy, to nie jest jakoś mega dużo. Aczkolwiek na początek nam starczy. Zróbmy najpierw test drive, czy sobie dobrze jeździ. Okej. Pestkujemy go. Teraz strzelimy dużym karabinem. Dobra, damage mamy całkiem solidny z tego co widzę. Ej, patrzcie, tam ktoś jedzie, Czy ty chcesz się ze mną bić? Ziomeczku? No ktoś tu przyjechał ewidentnie na nasze rancho. Ty, zostaw. Nobuko, no ja widzę, że ty jesteś Nobuko. Co jest? Czemu on ma drona? Czemu ty masz drona? O co chodzi? Dobra, już mu zestrzeliłem tego drona. Musimy się odwrócić w jego stronę, bo nasze działko się nie obraca. No i co? No i co teraz? Patrzcie, jak się rozleciał. Cały się rozleciał. Wjeżdżamy w niego, naszym, słuchajcie, pociągiem. Dobra, ziomeczku, i po tobie. Zdaje mi się, że jesteśmy gotowi już na prawdziwą bitwę. Dobra, wiecie co? Ja zobaczyłem, że ogólnie mogę dać trochę lepszy karabin i dałem go właśnie tutaj. Teraz nasz samochód jest jeszcze mocniejszy. To można by było w sumie jakoś ogarnąć, ale dobra, nieważne. Weźmy sobie teraz misję, ponieważ gra zawiera zarówno PvP mod, jak i misję PvE, czyli możemy walczyć z graczami oraz z botami, czyli ze sztuczną inteligencją właśnie. Więc najpierw zobaczmy sobie, jak wygląda gra przeciwko właśnie botom, czyli taka typowa kampania, w której możemy zdobywać różne rzeczy. Mamy różnego rodzaju obiektywy, czyli zadania. W tym przypadku musimy eskortować ten epicki wóz. Dobra, więc musimy niszczyć przeciwników, którzy są tutaj. Wycelujmy, strzelmy, okej. Dostał, ja mam potężny karabin, więc szybko go to zniszczyło. Dobra, strzelamy z karabinu maszynowego. Okej. Dobra, na chillu, uda się. O nie, oni go klepią. Ja może go trochę wyprzedzę, żeby go bronić jak najbardziej i żeby nikt go nie mógł rozwalić. Dobra, wyprzedźmy go. Skąd oni strzelają? Stąd! Ale dobra, dobrze, że założyłem ten pociągowy bumper, dlatego że dzięki temu on został rozwalony od razu. Okej, tutaj jeszcze typ. Dobrze, że w ogóle moje działko się obraca teraz na wszystkie strony i zmieniłem tamte. To była bardzo mądra strategia. Okej, co to? Muszę zniszczyć wieżyczkę, dobra. Okej, jedna wieżyczka zniszczona. Teraz tutaj kolejny wóz. Dobra, wbijamy się po prostu w niego, patrzcie. Bang! I rozwalony! Ale czy nam odpadła część? Nie odpadła nam. Okej. Fajne jest to, że tutaj wszystko po prostu może się niszczyć. Patrzcie, one są mniejsze, więc są dużo słabsze, ale za to są dużo zwinniejsze te wszystkie wozy, więc ciężko jest trafić, ale gdy już trafimy z naszego działka, no to one nie mają szans. Nie chcę być na ich miejscu, szczerze mówiąc. Dobra, o nie, ten typ, którego musimy eskortować, znowu wystrzelił po prostu jak z procy szybko, więc musimy go dogonić. Mamy mało amunicji, ale na szczęście wrogowie, których zniszczymy, dropią trochę ammo, więc to jest akurat dobre. Nie mamy najszybszych kół niestety, ale za to są dosyć mocne, bo koła też można niszczyć. Wszystko ogólnie w tej grze można niszczyć. Dobra, zniszczyliśmy wieżyczkę. No słuchajcie, ludzie, jeżeli chcecie zagrać w tą grę, no to oczywiście linki są w opisie, więc jak najszybciej ją pobierzcie. Okej, teraz jest łatwo, ale boję się, że za chwilę jakiś szalony pojazd na nas wystrzeli i już nie będzie tak prosto. Bo te małe, no to ja już się nauczyłem po prostu rozwalać, już bym mógł przez sen nawet je rozwalić. Patrzcie. Pyk. I jest rozwalony. No to jest zbyt łatwe, ludzie, to jest zbyt łatwe. Ale nie mam amunicji, okej? Zebrałem, dobra. Udało się. Ej, dobra, ludzie, mamy prawdziwy przypał, dlatego że mi się kompletnie skończyła amunicja. Powinien chyba dodać jednak dwie paczki, a nie jedną na mój wóz na przyszłość. O kurcze. O ty. Dobra, wepchnijmy go tutaj i go rozwalimy dzięki temu. Dobra, dostał. Dobra, na pewno zanim zaczniemy walczyć. Ej, ludzie, wygraliśmy. Udało nam się wygrać, odeskortowaliśmy ten wóz. Zdobyliśmy punkty reputacji. I teraz możemy przejść z powrotem do naszego garażu. Zaobserwowaliśmy rzeczy, które zdecydowanie by nam się przydały w naszym samochodzie. I teraz wystarczy, że wdrożymy je właśnie w życie. Czyli po pierwsze, brakło nam amunicji. To możemy akurat dać gdziekolwiek, więc dajmy sobie
tutaj pokolorujmy oczywiście, no jasne ludzie, przecież nie będziemy jeździć brzydką furą. Dobra, i teraz tutaj ludzie, na przykład z tyłu samochodu, bo wjeżdżaliśmy tyłem w kilku typków, możemy dodać sobie właśnie takie kolce. I teraz także wjeżdżając tyłem, będziemy zadawać im trochę damage'a. Okej, więc teraz zagrajmy sobie przeciwko graczom i zobaczmy tak naprawdę jak nam pójdzie, dlatego że tego nie jestem w sumie pewien. Kilku z nich ma więcej punktów od nas. Patrzcie, jakie mają dziwne samochody w ogóle. Ludzie po prostu mają takie pomysły tutaj, że to jest niesamowite. Ale moja bryka zdaje mi się nie odstaje jakoś mocno od reszty. Chociaż jeżeli zaraz wbije we mnie ktoś, kto ma, nie wiem, dwa razy więcej punktów, to mam wrażenie, że możemy się nie pozbierać. Ale bądźmy dobrej myśli. Okej, patrzcie, on się kamufluje, on jest niewidzialny. Co? Ej, dobra, tego się nie spodziewa. O nie, tam są wrogowie, tam są wrogowie. Patrzcie, tutaj jest, rozwalimy go. Wbijamy się w niego, strzelamy. O nie, nasz nas zablokował. Typie, no, wszystko popsujesz. Dobra, strzelamy, ej. Rozwaliliśmy typa. Okej, czy z tyłu ktoś jest? Czy z tyłu ktoś jest? Nie, na szczęście nie. Okej, nie zdjęli nam nawet jeszcze tarczy, więc póki co wygląda to wszystko dobrze. Okej, trafiłem go za 200 punktów. To jest dużo, to jest dużo. Dobra, cały czas go nawalamy. Dawaj, duże działo, jest kolejny. Kolejny frag, ludzie. Wjechaliśmy w sam środek. W sam środek bitwy wjechaliśmy, wycofujemy się, wycofujemy się. Dobra, zakręćmy tutaj. Okej, widzę. Ej, tego jak siekliśmy, dobra. Ej, idzie nam nawet nieźle nam idzie. Okej, okej, jest! Tutaj jeszcze są, okej. Na chillu ludzie. Schowajmy się lekko. Wygraliśmy, dobra. Jest świetnie, nic nie straciliśmy, wygraliśmy bitwę, nasz samochód okazał się po prostu kozacki. A więc przypominam wam o moim linku w opisie, dzięki któremu dostaniecie bonusy takie jak naklejka, kabina lub też bronie. Zostaw także łapkę w górę oraz subskrypcję. Widzimy się w crossaucie i to by było na tyle. Na razie.